Okres wiosenno-letni sprzyja zrzucaniu ubrań. Zaczynamy się rozbierać i widzimy, że po okresie zimowym mamy parę kilo więcej. Wpadamy w panikę, szukamy w internecie diety. Diety, która odchudzi nas szybko i skutecznie. Ale czy to jest dobry pomysł? Postanowiłam dzisiaj przybliżyć temat diet. Dlatego jestem w poradni For Line u pani Agnieszki Ślusarskiej i Staniszewskiej. Zapraszam serdecznie na wywiad z panią Agnieszką. Jesteśmy w gabinecie u pani Agnieszki Ślusarskiej-Staniszewskiej, dietetyk, z którą współpracujemy jako gabinet New Lux. Dzisiaj zajmiemy się tematem, kim jest dietetyk i czym się zajmuje dietetyk. Witam pani Agnieszko. Witam pani Agnieszko. Pani Agnieszko, kto to jest dietetyk? Dietetyk jest specjalistą do spraw żywienia, który zajmuje się przede wszystkim dietoprofilaktyką i dietoterapią różnego rodzaju chorób dietozależnych, żeby było ciekawiej. Oczywiście pracuję z osobami z nadwagą, z otyłością, natomiast pojawia się coraz więcej różnego rodzaju chorób związanych z zaburzeniami żywienia oraz z chorób metabolicznych, którymi również zajmuje się dietetyk w swoim gabinecie. Pani Agnieszko, w takim razie jakie grupy osób do pani przychodzą? Pierwsze to wiemy, że są osoby, które mają dużą nadwagę, które mają problemy z tym, żeby schudnąć. I kto jeszcze? Przychodzą również osoby z różnego rodzaju problemami zdrowotnymi. To jest nie tylko nadwaga, otyłość, ale też w drugą stronę są to osoby z niedowagą. Są to osoby, które mają różnego rodzaju zaburzenia metaboliczne, choroby typu alergie pokarmowe czy nietolerancje pokarmowe. Także pracujemy z dziećmi z zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami karmienia, więc spektrum osób, które przychodzą do dietetyka i korzystają z porady dietetycznej, jest naprawdę szerokie. Czy osoby, które mają choroby autoimmunologiczne, również korzystają z porady dietetyka? Tak, jak najbardziej. Coraz więcej jest osób, które mają na przykład Hashimoto, które pojawiają się z reumatoidalnym zapaleniem stawów, z celiakią, także choroby autoimmunologiczne również staramy się wspierać dietoterapeutycznie. W takim razie taka osoba przychodząca do pani z, załóżmy, chorobą autoimmunologiczną, czego może się spodziewać? Zaczynamy zawsze od wywiadu żywieniowo-zdrowotnego, więc pacjent, który przychodzi ze zdiagnozowaną chorobą, powinien przyjść również z pakietem badań, z diagnozą postawioną przez swojego lekarza. Przeprowadzamy dokładny wywiad żywieniowo-zdrowotny, robimy badanie składu ciała, następnie ustalamy cele współpracy, konkretne kroki, które będziemy wykonywać do tego, żeby pomóc temu pacjentowi. Przygotowujemy plan żywieniowy, czyli dokładny jadłospis z przepisami, listą zakupów, który ma ułatwić takie działania dietoterapeutyczne. Super, a mam pytanie o ten pomiar składu ciała. To jest jakaś maszyna, czy to, że tak powiem, ręcznie się robi? Jak to wygląda? O co chodzi? Jak mogłam przybliżyć ten dobrze. Kiedyś rzeczywiście wykonywało się pomiary składu ciała ręcznie, czyli... Były takie pomiary, żebym brał się chyba tkanki tłuszczowej i się tak mierzę. Tak, hordomierzem albo centymetrem. To były pomiary antropometryczne. Natomiast na chwilę obecną korzysta się głównie z analizatorów składu ciała. Są to takie sprzęty, które określają nam skład ciała. Mówią nie tylko o tym, ile jest tkanki tłuszczowej, jakie jest nawodnienie, ale również mówią nam o stanie odżywienia organizmu, o ilości mięśni, o tym, ile jest tłuszczu trzewnego, czyli takiego wewnętrznego, które okala narządy wewnętrzne i jest bardzo istotny w kontekście chociażby zaburzeń metabolicznych. Także tu mamy. Czyli tylko, nie tylko tkanka tłuszczowa jest ważna tutaj, ale również to, ile mamy mięśni i ile wody w organizmie i odżywienie, rozumiem. Jak najbardziej. To wszystko też zależy od tego, nad czym pracujemy, bo są osoby, które przychodzą z prośbą o zwiększenie masy ciała, rozbudowę masy mięśniowej, więc tutaj skupiamy się właśnie na tej masie mięśniowej. A stan odżywienia jest ważny na każdym etapie. Nawodnienie również, więc nie możemy się skupiać tylko na tkance tłuszczowej. No, rozmawiamy o tkance tłuszczowej, bo zaczęłyśmy od tego rozmowy, bo z tym najwięcej klientek się do nas zgłasza po okresie tym zimowym, gdzie pragną zrzucić parę centymetrów, gdzieś tam za dużo tej tkanki tłuszczowej przybyło po okresie tym zimowym, dlatego, że tak powiem, ten temat dietetyki, ale jak się okazuje, z pani usługi każdego innego dietetyka może skorzystać każda osoba, która pragnie dobrze się i zdrowo odżywiać. Tak, to jest podstawa naszych działań, szerzenie zdrowego sposobu żywienia i tej informacji wśród pacjentów. Oczywiście działaniem dodatkowym jest ta redukcja masy ciała, no i redukcja tkanki tłuszczowej.
Dziękuję bardzo. Dziękujemy za ten wywiad. W kolejnych odcinkach zajmiemy się kolejnymi problemami związanymi z dietą, między innymi oczyszczaniem organizmu z toksyn. Zapraszam serdecznie.